19, 20, 21. Jesteś w głębokim transie. Na środku chyba jest stół tego tarasu. I tam zaprosimy dzisiaj dość dużo gości. Opisz mi, jak wygląda teraz ta sytuacja na tym tarasie. Ja stoję w drzwiach na taras, nie wchodzę na taras. A dlaczego nie chodzisz? Nie wiem. Te drzwi jak wyglądają? To jest bez drzwi samo przejście, ale tu, gdzie ja jestem, jest jasno, na tarasie ciemno. Aha. Widocznie tam się zgromadziła jakieś towarzystwo nie do końca nam sprzyjające póki co, ale ponieważ my sobie ze wszystkim dajemy radę, to teraz Ola, będziesz Ola medium. Policzę do trzech i podniesiesz się nad ten taras i z góry będziesz widziała wszystko dokładnie. Jeden, dwa, trzy. Jesteś bezpieczna, nikt cię nie widzi póki co, ale ty widzisz wszystko, co i kto jest na tarasie. Ja patrzę z góry Tak. i jest noc. Widzę tak, jakby wieży świeciło się światło, natomiast to wszystko na zewnątrz jest w nocy. Jest noc, jest wszystko ciemne, puste. No, to ta zewnętrzna ciemność nas na razie nie interesuje. Dokładnie mi opisz, jak wygląda ten taras. Podłoga. Tak, z takich kamieni, dużych, taka kamienna. Barierka wokół, z takich ozdobnych, też kamiennych, rzeźbionych, takich ozdobnych jak w pałacach. Trochę taka szarość się robi z ciemności. Tak. Dobrze. To teraz zapraszam naszych opiekunów duchowych ze strony światła. Moją Helenę, twojego opiekuna. Jak przyjdą, powiedz nam. Bo oni też mogą stanąć w jakimś dziwnym miejscu, w oddaleniu, czy na jakiejś ambonie, powiedzmy. Ale to od ich decyzji zależy, gdzie ich zobaczysz. Tak, mój opiekun stoi za moimi plecami, tej jasności. Tak. Przepraszam, natomiast Helena będzie obserwować z góry, tak jakby z balkonu czy podestu nad nami. Dobrze, witam Was, kochani. Zanosi się na ciężką sesję i prosimy o wzmocnioną ochronę nas wszystkich i naszą klientkę, bo tam jest coś tam namieszane jest z niej. I teraz Ola, zaproś naszą klientkę tam na ten taras również nie przyjdzie. Tak, przyszły razem z kimś dorosłym, tak jakby opiekunem. A ona na ile lat wygląda, ta nasza klientka? Dziewczynka, 10 lat. Do tego momentu wrócimy. Teraz proszę, żebyś zobaczyła jej ciało subtelne teraz, w tym czasie. Ja widzę energię w postaci ciemnej chmury,
bardzo z wieloma dziurami. Czy jej nie widzisz, klientki? Nie, ona jest tą chmurą taką energetyczną, bardzo ciemną. Musimy sprawdzić, czy w tej chmurze naprawdę jest nasza klientka, również Aleksandra. W związku z tym, ja zapraszam tutaj jeszcze do pomocy, powiedzmy na początku, Archanioła Michała. Michale, prosimy o pomoc. Widzisz, że ta nasza klientka jest cała otumaniona przez tą ciemną stronę. Przepędź to niechciane towarzystwo. Chcemy dostrzec duszę klientki, ażeby sprawdzić jej tożsamość. Przepędź to towarzystwo ciemne. Ja zobaczyłam, jak w jednej sekundzie, tak jakby z bardzo odległych stron świata, taka energia w postaci z laserową prędkością wręcz osiągnęła nasz taras i nastąpił jeden wielki taki rozbłysk i teraz w tej chwili jest pod ochroną. Kopuła taka zrobiła się i w środku jest bardzo jasno. Okej, to teraz tam zapraszamy już czystą duszę naszej klientki. Pomogę ci, policzę do trzech. Jeden, dwa, trzy. I już. Przeszła. Ja już mówię, jak wyglądała sytuacja. Ta chmura była poza naszą kopułą. Tak. I ona zachęcona naszym przyjęciem, no, takim, że witamy się z nią, chciała przejść przez tą kopułę, jednakże ona jej nie pozwalała, gdyż tylko wysokie wibracje są tu mile widziane. Te niskie musiałaby zostawić za sobą. Tak. Ona nie bardzo umiała sobie z tym podzielić, jak to oddzielić od siebie i ugrzęzła w połowie drogi. To było tak, że pół tej chmurki weszło do środka i już był w środku, ona już była jasna. Natomiast cały czas ta druga strona, taka lepka, klejąca, jakby trzymała ją i ona dosłownie ugrzęzła w połowie. I dopiero kiedy właśnie było to odliczanie, raz, dwa, trzy, ona po prostu jakby wskoczyła do środka, odrywając się od tej zewnętrznej części. To tam zostało gdzieś na zewnątrz, ona w tej chwili jest już w środku czysta, bez tych jakichś takich niepotrzebnych jej zupełnie czegoś, co się przykleiło. Okej, popatrz jej w oczy. Sprawdź, czy to jest ta nasza klientka. Ja ją będę nazywał Ola 2 albo Aleksandra 2. Ona jest na pewno sobą, ale wymaga oczyszczeń, bo ja przez chwilę zobaczyłam, to jest ona gdzieś w środku, natomiast powłoka, to co mi się pokazało, to przez chwilę twarz, jakby twarz psa i znowu przeszła w jej twarz i znowu ten, tak jakby walczył ten pies z nią, ona walczy jakby o pozycję w tym ciele, subtelnym. Okej. Okay. Ale twierdzi, że to na pewno jest ona, tak? Ja teraz policzę do pięciu, od jednego do pięciu. I ta istota, która na siłę jest wklejona to jakby w tą duszę, co ma wygląd to jakby tego psa, tej twarzy psa, odejdzie, pozostanie dusza Oli 2, aktualna, w tej chwili czysta. A ta istota, która tam się plącze, przeszkadza, musi odejść. Jeden, dwa,
3, 4, 5. Pies poszedł. Jest obok niej taki mały jamnik. Ok. To teraz jeszcze raz popatrz w oczy tej Oli 2. Tak, Popatrz. już widzę ją dokładnie i nic nie zakłóca jakby łączności między nami. Ok. Teraz zrobisz skan ciał i fizycznego ciała i duszy, co tam jest, co nie należy do niej, do tej Aleksandry 2. Wszystko, co jest obce, co jej przeszkadza, zobacz. A ja najpierw pytam duszy teraz, Aleksandry 2, czy ty zezwalasz na pracę z tobą i dla ciebie, ażeby cię oczyścić i wyczyścić? Czy się na to zgadzasz? Ona się cieszy, mówi, że dosłownie powiedziała z upragnieniem, proszę. Okej. Czyli teraz ty, Ola, jeden, że tak powiem, rób skan i wszystko zaczynaj od głowy, co jest obcego. Wszystko zauważysz i będziemy to po kolei czyścić. Tylko ja jeszcze bym prosiła, bo ten pies szarpie mnie za nogawki, to Ole, to mnie, to po prostu pies, który się chce bawić, tak nie bardzo chyba A to się ja teraz tutaj. do niego się zwracam. Wiesz co, mój drogi, dla spokoju tej sesji, ja cię teraz zamrażam. Stoisz z boku całkowicie parę metrów od nas wszystkich i patrzysz, widzisz wszystko, co się dzieje, natomiast nie masz możliwości ingerować w żaden sposób. Jesteś tak jakby zamrożony. Już. Tak, wszedł pod stół i się nie rusza. Ok, to rób skan. Ona podaje mi ręce, wyciąga do przodu i pokazuje swoje pokaleczone dłonie. Cofamy się do tyłu. Policzę od 3 do 1. I dojdziemy do momentu, jak powstały te okaleczenia na dłoniach. 3, 2, 1, już. Dokąd nas zawiodło? No, zaniosło, gdzie jesteśmy? Podcięte są jak żyletkami skóra do kości. A teraz pojawia mi się w skwarze słońca pole, ściernisko z ostrym bardzo, no jak ściernisko z tymi kawałkami pościętym zbożu, tym takim Tak, suchej słomy, bardzo ostrej. I ona wykonuje jakąś pracę, gołymi rękami musi to wyrywać i kaleczy aż do bólu. I ze łzami w oczach, ale pracuje. Jest jakby, nie wiem, w czasach pańszczyzny, tak jakby chłopką pańszczyźnianą. Który jest rok? Pojawił mi się. Pierwsze widziałam 1600 i zaraz zostało zmienione na 1000, dosłownie 1376. 1376 Jeszcze. to koniec średniowiecza, ale jeszcze średniowiecze. Ok, teraz ja się zwracam do tej dziewczynki. Powiedz nam, jak ty masz na imię? Eleonora. Eleonora. Powiedz nam, dlaczego ty musisz tak ciężko pracować na tym ściernisku i się kaleczyć przy tym? Czy to jest z własnej woli, czy to jest ktoś cię zmusza do takiej roboty? Jak to wygląda? Opisz mi tą sytuację, moja droga Eleonoro. Pomagam rodzicom. Tak. Praca w polu jest bardzo ciężka, ale wszystkie dzieci w naszej wiosce pracują, a ja już jestem duża.
Trzeba by zbadać, dlaczego akurat nas przyprowadziłaś do tego wcielenia z 1376, kiedy odrabiacie tą pańszczyznę. Powiedz no mi, z tego momentu, kiedy jesteś na tym ściernisku, pracujesz, powiedz mi o swoim życiu. Co się takiego ważnego wydarzyło w twoim życiu do tej pory? Od urodzenia, masz pamięć, od urodzenia aż do tej pracy na tym ściernisku, co zaważyło na twoim życiu, co było bardzo znaczącym wydarzeniem w twoim życiu. Opowiedz nam, Jela. Jakie traumy, jakie nieszczęścia, może radości również, ale pytam o te traumy i o te nieszczęścia, które cię spotykały w twoim młodym życiu, na całej przestrzeni, od urodzenia aż do chwili obecnej. Często biję się z chłopakami. To jest zabawa, czy ewentualnie jakieś... Nie, oni, nie. Kiedy idziemy do kościoła, tak, oni mnie zaczepiają. A z jakiego powodu cię zaczepiają? W jaki sposób cię traktują i dlaczego? Oni chcą zobaczyć, wiesz co. A ja się boję i uciekam, ale oni są więksi. Tak. Czy to się zdarza częściej, czy tylko to jedno wydarzenie w drodze do kościoła i te ci chłopacy chcą po prostu... Zawsze. Ale... Zawsze. Ja już teraz chodzę do kościoła na koło wsi przez las. Aha. I dobrze. I teraz pozwolisz, że się wrócimy w czasie w taki moment. Ty będziesz tak jakby popatrzeć, mówię do Eli. Na to tak jakby z boku, na to wydarzenie, które się wydarzy. Idziesz do tego kościoła, czy może do innej tego, i ta banda tych wyrostków, tych chłopaków zaczyna cię atakować. Policzy do trzech i z zewnątrz tak jakby będziesz widziała siebie, ale będziesz całkowicie bezpieczna, ale będziesz obserwować, co to za scena się rozgrywa. Również będzie cię obserwować nasze medium, Ola 1. I policzy od 3 do 1. 3, 2 i 1. Idziesz. I co się dzieje? Jakby wskakują za drzew. Tak. I co się dzieje? Łapią mnie za ręce. Tak. A inny podnosi mi sukienkę. Tak. I śmieją się ze mnie. Bo ja mam całe nogi we krwi. Bo wiesz, ja się wstydzę, to tak zleci, ja tak musi lecieć, mama powiedziała. To się zgadza, to jest normalny objaw fizjologiczny i tego. Oni się śmieją, że ja śmierdzę. A czy ty się myjesz w domu? Jest taki zwyczaj? Nie. Nie myjecie się? Nie. To przesuwamy się w czasie do przodu, kiedy ty już jesteś dorosłą panną, kobietą wręcz, i patrzysz znowu na swoje życie z boku, z zewnątrz, tak jakbyś oglądała scenę takie sceny ze swojego życia, i opowiedz mi o jakichś ważnych zdarzeniach w twoim życiu. Powiedzmy, że już jesteś bardzo dorosłą, już niedługo umrzesz jako Eleonora. Ale tym się na razie nie przejmujesz, tylko opowiedz o swoim życiu, jak ono przebiegało, opowiedz o ważnych wydarzeniach. Na razie tam zabawy tych wyrostków, te dręczenie takie, te śmiechy, to możemy pominąć, ale inne jakieś wydarzenia, które się zdarzały w twoim życiu, opowiedz o tym. Pracuję w domu. Tak.
Piorę, gotuję. Masz rodzinę? Dużo dzieci, sześcioro. Jesteś Dużo, dużo prania przy nich jest. szczęśliwa w tym swoim pożyciu małżeńskim i rodzinnym? Jesteś Tak, zadowolony? tak po prostu jest. Oho, bez żadnych fajerwerków. A zdarzyło się coś na przestrzeni twojego życia, co było bardzo tragiczne, co to jakby rzutuje na twoje samopoczucie. Wiesz, że niedługo już jesteś bardzo dorosły, a niedługo umrzesz. Robisz to jakby rachunek sumienia, przegląd swojego życia. I co cię najbardziej dręczy? Co nie jest to jakby rozwiązane z twojego życia? Opowiedz o tym. Przed kościołem, kiedy byłam mała, Tak. ksiądz to widział, co mi robili. Mam żal do Pana Boga, że On jest Jego przedstawicielem, że On go reprezentuje i Pan Bóg się ode mnie odwrócił, bo mi nie pomógł, bo widział i nie zareagował. I do dziś mnie to boli. Okej. Słuchaj, no Eleonoro, jesteś już dorosłą kobietą. Powiedz no mi, czy ty masz ciągle ten żal taki do tego księdza, że cię tak potraktował? Nie, to zwykły człowiek jest. Ja już za stara jestem, żeby ufać innym ludziom, nawet tym w czerni. Ja myślę inaczej. A jak myślisz? Skoro on mi nie pomógł wtedy, to gdzie ja teraz pójdę po śmierci jego? Jak on o mnie nie zależy, jestem mu obojętna. Słuchaj, no moja droga, to nie ksiądz rządzi tym, gdzie ty po śmierci trafisz. Bo ksiądz to jest normalny człowiek, czasami gorszy nawet od przeciętnego człowieka, często głupszy, zindoktrynowany. W związku z tym, potraktuj go z pewną taką wyrozumiałością, bo jeśli chodzisz do kościoła, to chyba znasz w jakiś sposób naukę Jezusa Chrystusa, który mówił, że należy wybaczać. Tam nawet jest napisane, że nie 7 razy, a 77 razy. To jest przenośnia oczywiście, takie obrazowanie. Wybacz mu to i wybacz sobie przede wszystkim, że cię to spotkało, nie z twojej winy. Potrafisz jemu wybaczyć i sobie wybaczyć, że cię to spotkało. Ja cię zaraz przekonam i udowodnię cię, że to w żaden sposób nie rzutuje na twoje przejście na drugą stronę. Do żadnego piekła czy jakiegoś czysta z tego powodu nie pójdziesz. Ale najpierw wybacz temu księdzu, wybacz tym chłopakom, wybacz wszystkim, którzy cię skrzywdzili. Potrafisz to teraz zrobić? Już dawno nie ma, ale ja czuję, że jak pójdę po śmierci, to taka czarna pustka na mnie tylko czeka. To jest nieprawda. To jest właśnie takie fałszywe nauki Kościoła i zaraz się przekonasz, że tak nie jest. Choć nie czujesz, obojętność taką czujesz w stosunku do tych wydarzeń i taką niepewność, jeśli chodzi o tego, ale jednak zaufaj Jezusowi Chrystusowi i zaraz się przekonasz, że ci to sprawi wielką ulgę. Przychodzi moment śmierci. Opisuj mi moment, sytuację tuż przed śmiercią. Ile masz lat? W jakich warunkach umierasz? Opisz to. Sama jestem w izbie. Mąż umarł dawno temu. Dzieci już nie ma, poszły sobie w świat na swoje. Światło gaśnie. Pewnie ja też zasnę. Zaraz
Słoneczko zachodzi, ale mi jest tak słabo. I przychodzi moment śmierci. Wychodzisz z ciała i unosisz się nad swoim ciałem i patrzysz na swoje ciało i powiesz mi, jak czujesz, patrząc na to swoje już nieżywe ciało? Jak się czujesz? Co myślisz? Co się dzieje? Jesteś w pobliżu ciała i patrzysz na to ciało. Byłam pod sufitem, ale każesz mi iść, to patrzę. Tak. Śpię. Ale to już wiesz, że to ciało jest nieżywe, bo ty jesteś gdzie indziej, trochę wyżej. I za chwilę ja zapraszam twojego anioła stróża, twojego przewodnika duchowego, twoją nadduszę, ażeby przyszli po ciebie jako duszę. Po duszę przyjdą, ale zostaniecie na chwilę, aż porozmawiam z twoimi przewodnikami, z twoją nadświadomością, z twoim aniołem. Policzę do trzech i oni się zjawią. Jeden, dwa, trzy. Zjawia się twój wyższy aspekt, twoja naddusza. I kto przyszedł? Opisz mi tą istotę, która przyszła. Pamiętaj, że to jesteś ty, tylko że to jakby twoja wyższa świadomość, twoja naddusza. Jak to wygląda? W mojej izbie jest tak. Kobieta. Tak. Przypomina Matkę Boską z obrazów. Bo to możliwe, że jest Matka Boska. No i co się dzieje? I ja płaczę. Tak. Bo ona mnie kocha. Tak. Ja chcę iść do domu. Co masz na myśli, mówiąc do domu? Bo ona cię zaprowadzi do domu, tylko jak ty sobie wyobrażasz ten dom? Ona wyciągnęła ręce i ja chcę się przytulić, bo to już jest ten dom. Aha, i bardzo dobrze. Możesz się przytulać. Ona cię przyjmie, ogarnie, przytuli. Pocieszy cię. Kochała mnie bardzo. Kochała. Zawsze cię kochała i zawsze cię będzie kochać, jeśli miałaś jakieś takie nabożeństwo w stosunku do jej istoty. I teraz zwracam się, przyjmuję do Oli numer jeden. Popatrz również na tą Matkę Boską, która się zjawiła. Popatrz. Popatrz jej w oczy i sprawdź, kim ona tak naprawdę jest. To jestem ja. Moja matka. Moje źródło. Tak, czyli to jest twoja rada. Ja się to teraz... jest droga. Jeśli w to wejdę, tak. Otwiera się brama, tak jakby przez nią prowadzi. Tak. Ja wchodzę w nią i mogę przejść dalej. I chcę bardzo. Moment. Dobrze, zrobisz to za chwileczkę, za momencik. Ale teraz zwracam się do tej twojej matki, do tej bramy, przez którą będziesz przechodzić. Chcę z nią porozmawiać. Powiedz no mi, matko, Mario, gdzie zaprowadzisz tą Eleonorę? Gdzie ona będzie po śmierci, jak przejdzie przez ciebie, przez twoją bramę? Co jest przykrzykowane dla niej? Dostąpi tak. Wyższych poziomów. Tak. Musi się wznieść powoli. Tak. Delikatnie. Tak. Bez szoku. Tak. Ja będę z nią, ją doprowadzę. Wtedy otworzą się bramy, miejsc, gdzie musi odpocząć, nabrać sił. Tak.
Na bardzo dużo cierpiała, No. dlatego przygotowałam dla niej Tak. takie miejsce, uzdrowisko. Okej. Tam będzie z nami przebywać, nie będzie aktywna, żeby się nie eksploatować. Będzie się odżywiać naszą boską energią, najwyższymi wibracjami. Odpoczywać, analizować, spojrzy jeszcze raz z dystansem i zrozumie. Na tym polega nauka przez obserwację, powtórne przeanalizowanie, zrozumienie i wyjście na wyższy poziom świadomego rozumowania. Ela, dotarło to do ciebie, co mówi do ciebie ta matka? Słyszysz to? Tak. Okej. Okay. I widzisz, że ten klecha, ten księziulok czy księżulo po prostu nie miał racji. Głupoty opowiadał. I teraz możesz zaufać tej swojej matki. Słyszałaś, co cię czeka po śmierci. Będziesz odpoczywać, będziesz się uczyć, będziesz wyciągać wnioski i przyjdzie taki moment, kiedy znowu urodzisz się na ziemi, ale to wtedy całkowicie oczyszczona i inaczej, bardziej świadomie będziesz mogła przeżyć następne wcielenia. To teraz odejdź z błogosławieństwem matki do tego świata, dla ciebie bardzo przyjemnego. Przeszłaś przez tą bramę? Tak, dziękuję. Okej. Dobrze. Krótko. Już się rozłączyła. Kto się rozłączył? Przeszła przez bramę i już się rozłączyła. Okay. Już jest po drugiej stronie jej dusza. Okay. To teraz się zwracam do naszej Oli 2. Do duszy, oczywiście Oli 2. Od tamtego momentu, kiedy Matka Boska cię zabrała na tą drugą stronę, było prawdopodobnie jeszcze kilka lub więcej wcieleń. Proszę teraz, żebyś nas zaprowadziła, czyli mnie i Ole 1, w takie wcielenie, które było dla ciebie bardzo, bardzo przyjemne i takie twórcze, rozwojowe. Policzę do 3 i będziesz tą samą duszą, choć w innym ciele, w innych okolicznościach. 1, 2, 3. Już. Powiedz nam mi, albo Ola 1, powiedz nam mi, gdzie ją widzisz teraz, naszą klientkę, kim jest? Widzę zamek tak. I dużo roześmianych twarzy, ogrody zamkowe. Tak. Jest jedną z dwórek pani tego domu. Jest bardzo szczęśliwa, bo trafiła na bardzo dobrych ludzi. Uczą ją sztuki haftu, śpiewu, grania na jakiejś lutni. Dotrzymuje wraz z iloma, jest ich kilkanaście. Ich pani czyta jakieś wiersze w tym ogrodzie, one siedzą naokoło niej. Jest bardzo szczęśliwa. Kim jest ta pani, ta wasza, ta jakby no, chlebodawczyni? Jaką rolę społeczną ma? To jest jakaś, nie wiem, pani, księżniczka, hrabina, czy jakaś tam inna? Czy tylko bogata jakaś taka istota dobra? To jest szlachecki dwór. Aha, ale bogaty z tego wynika, tak? Tak. No i w tamtym wcieleniu
byłaś tą dwórką. I teraz znowu dochodzimy do progu już końca twojego życia, ale jeszcze żyjesz w ciele i opowiedz mi, to jak w skrócie oczywiście, jak były dalsze twoje losy od tego momentu, kiedy byłaś tą dwórką i później kolejne jakieś ważne momenty w twoim życiu. Opowiedz mi. Ona pokazuje mi teraz tak. Całą historię w skrócie, więc ona uciekła z tego dworu, bo na skutek miłości do jakiegoś, to był koniuszy, tak. Uciekła z nim kradnąc konie po tak. kryjomu w nocy, uciekają gdzieś przez las i no nie mogą wrócić, bo są złodziejami, tak? Nie dość, że zbiegła bez pożegnania, to jeszcze okradli ich, tych gospodarzy, którzy byli tak. dobrymi ludźmi. I ona ma w sobie bardzo duże poczucie winy, bo ja widzę, że błąkają się po lasach i tak właściwie w strasznej biedzie resztę życia, bo on nie jest dobry dla niej, nie pracuje, gdzieś chodzi do lasu, widzę omazanie, jakby jedzenie mu przynosi, ale bardzo jest ubogo ubrana, po prostu jak para żebraków, bardzo jest im źle i też i źle razem. Ona zawiodła się na tej swojej decyzji, żałuje, że coś takiego zrobiła, pod jego namową bardziej, tak szaleńczy krok młodości, tak powiedziała. Tak. I umiera w tym lesie, w takiej chatce, jakby z, jak to się nazywa, taka z chrustu, taka jakby naprawdę bieda totalna. Taki szałas. Tak. Taki szałas. Mhm. Okej. Ja widzę, tam jeszcze się rodziły dzieci i umierały. Mhm. Z biedy, raz po porodzie albo martwe miała w swoim łonie. Z głodu. Dobrze. To teraz wiesz, do czego prowadzi taki ciężki grzech, który popełniłaś w stosunku do swojej chlebodawczyni, która się opiekowała tobą i dawała ci pracę. No i masz na pewno poczucie winy, że skrzywdziłaś tą właścicielkę, którą okradliście, tym swoim amantem. Ja teraz zapraszam tą właścicielkę tego zamku i te koni i tego. Niech się tutaj zjawi. Już. Stoi przede mną z książką w ręce. To teraz ty złodziejka, poproś, przyznaj się, że postąpiłaś bardzo nieuczciwie w stosunku do niej. Poproś ją o wybaczenie. Jeśli ci wybaczy, to bardzo dobrze. Ale ty ze swojej strony sama sobie też to wybacz. To była grzechy młodości, głupota i skutki były takie, jakie skutki. Wyraź swoją skruchę, swój żal, przeproś i poproś o wybaczenie. Ola jeden, obserwuj tą scenę, co się dzieje. Ona klęczy przed tą panią. Tak. Płacze, bije się w piersi, przeprasza, bardzo, bardzo żałuje. Ona powiedziała, że całe życie żałowała, bo już wkrótce, nie minęło wiele dni, kiedy przekonała się, że zatrzasnęła za sobą drzwi bez powrotu i już żałuje. Także cały potok dni, tak powiedziała, cały potok dni kolejnych był wypełniony żalem. W momentu, kiedy otworzyła oczy rano, budząc się aż do zaśnięcia, cały czas patrząc na niego, jego winiła za to, co się stało, a teraz klęczy przed swoją panią. Ta pani bardzo świeci, jest bardzo jasną postacią.
Położyła dłoń na jej głowie, tak jak się błogosławi dziecko. Uśmiecha się i powiedziała jej, że od pierwszego momentu jej wybaczyła. Od momentu, kiedy zszokowała ją wiadomość, że to się stało, pierwsze co, zaczęła jej żałować, że nie wie, co robi, bo ona już wiedziała, co ją w życiu czeka poza murami tego domu i tej miłości i dobrobytu, który tu miała. Bo życie na zewnątrz nie ma litości dla biedaków. Ona już jej wybaczyła dawno. To niewybaczenie było w niej samej, bo ona sama siebie znienawidziła za ten czyn, którego dokonała. To ja się do niej zwracam. Zostało ci wybaczone, ale teraz ty sama sobie musisz to wybaczyć. To było tylko takie doświadczenie życiowe. Ono jest zawsze potrzebne. To jest wszystko potrzebne po to, żeby zauważyć to i poczuć na własnej skórze, że za wszystkie czyny, którymi jesteśmy, tak jakby, które wykonujemy, które tego, wracają do nas tak jakby zwielokrotnione. Czyli jeśli robimy dobro, miłość, światło, to to wraca do nas w tej samej postaci, ale jeśli robimy zło, mówiąc popularnie, grzeszymy, to to też do nas wraca. I po to to wszystko jest, żeby poczuć, poznać przyczynę, jak należy żyć, żeby wzrastać, żeby nasza świadomość wzrastała coraz bardziej. I rozumiesz chyba, na czym to polega, że ci się to spotkało. Teraz moje pytanie jest do przestrzeni. Czy te dwa dotychczas przerobione przypadki na linii życia naszej Eleonory w jakikolwiek sposób rzutują na jej obecne życie jako Eleonory? Czy są istoty, które otaczają, spotyka w obecnym życiu, które z tamtych wcieleń tak jakby towarzyszyły jej na stałe, czy może tylko w pobliżu, może tylko przelotnie w jej obecnym życiu? Czytaj tą z przestrzeni tą wiedzę. Ona sama w sobie, w tym drugim wcieleniu, budowała czarną, głęboką i pogłębianą wciąż studnię. Ona sięgała od głowy, jej myśli to był początek, i budowała za każdym razem, kiedy wracała myślami do tego, co zrobiła, i do przyczyny, i do skutku, i do tych wyrzutów, które miała, sama siebie okaleczała, raniąc swoje, siebie samą, swoje decyzje. Ona się jakby obdzierała z wszelkich energii pozytywnego myślenia. Ona sama siebie pogrążała. Za każdym razem, wracając myślami, mówiła: jeszcze jestem gorsza, jeszcze mam za swoje, jeszcze mam to, na co zasłużyłam. I ta studnia była głębsza. Umarło dziecko, to moja wina, jeszcze głębsza. To moja wina, jeszcze głębsza. Następne, każde niepowodzenie życiowe ona zamykała w sobie jako żal do samej siebie za przyczynę swoich nieszczęść, za to, że ona sama o sobie mówiła, że nie jest dobra. Wytworzyła taki wielki tunel od początku myślenia aż w głąb swojego jestestwa, swojej energii, i to rzutuje na nią w świetle dzisiejszego wcielenia. Okej. Okay. Zwracam się do duszy Eleonory. Znasz teraz, poznałaś przyczyny swoich ewentualnie nieszczęść w obecnym życiu, widzisz to, że to nikt na złości nie zrobił, tylko wszystko to jest dzięki, na skutek twoich ewentualnie niewłaściwych postępowań. Czujesz to, widzisz to? Dzisiejsza Eleonora rozkłada ręce i mówi: jaki to ma związek? Nie widzi przyczyny i skutku.
Powtórz to jeszcze raz, co powiedziałaś, bo nie bardzo zrozumiałam. Obecna dzisiejsza Eleonora. Dzisiejsza Eleonora, ona nie widzi przyczyny i skutku, że poprzednie wcielenie i to, co z sobą przeniosła na dzień dzisiejszy, dla niej jest niewidzialne. Ona tego nie widzi. To trzeba jej jakby ściągnąć tą kurtynę, rozsunąć, żeby zobaczyła tą przestrzeń, z którą jest związana. Bo to, co jest za kurtyną, to jest to, co stało się wcześniej. Oddzieliła się kurtyną, zeszła na ten świat, bo tak jest jej lżej żyć. Tak jest łatwiej. Może jest ich lżej, ale to nie prowadzi do rozwoju, wzrostu świadomości, ale ta dzisiejsza sesja właśnie ma na celu, ma poskutkować tym, żebyś poznała przyczynę swoich nieszczęść w obecnym życiu, żebyś poznała, że to jest na skutek twoich wcześniejszych wcieleń. W związku z tym teraz do duszy Eleonory cała ta wiedza na temat swoich niewłaściwych zachowań przypomina się twojej duszy, Eleonoro. Policzę do trzech i zobaczysz wszystkie, cały ten ciąg wydarzeń, kiedy ty byłaś nie w porządku w stosunku i do siebie, i do świata, i do ludzi, i możemy górnolotnie powiedzieć w stosunku do Boga, bo tam to jest inna sprawa, ale policzę do trzech i zobaczysz wszystkie swoje grzechy i wszystkich ludzi, których skrzywdziłaś. Jeden, dwa, trzy i już. Wszystkie te istoty, osoby, które zostały, czują się skrzywdzone przez ciebie, stają przed tobą. Ela jeden również je widzi. Zwracam się do Eli 2. Powiedz no mi. Do Aleksandry 2. Powiedz no mi. Ilu widzisz tych skrzywdzonych przez siebie istot? Jeśli tego jest dużo, to szacunkowo, a jeśli kilka, no to wymień po kolei wszystkie. Ja widzę, ona tak bała się, teraz mówi Ola 1, ona bała się konfrontacji z tymi wspomnieniami, z tą informacją tak dotyczącą przeszłości. Bała się, że to ją przerośnie. I powiedziała, że to gwarantem dalszego życia było odosobnienie jej od tego, co było wcześniej, bo nie za ciężkie do udźwignięcia tak na raz. Bez pomocy, bez pomocy, bez supportu ze strony najbliższych, którzy są życzliwi. W tej chwili, podczas tej sesji, ona poprosiła, że chce się znaleźć w bezpiecznym miejscu, żeby temu stawić czoła i prosi o wsparcie i znalazła się na tarasie. Tak. Wraz z opiekunami, teraz jest bardzo jasny i ona stojąc na tym tarasie, pytają się opiekunowie, czy jesteś gotowa, zobaczysz to wszystko, co się działo w jednej chwili. Więc ona boi się ilości i wielkości, ogromu tych przeżyć, po prostu złapała się za głowę. Ja zobaczyłam taką scenę, że ona mówi, że chce, ale wie, że to będzie coś strasznego dla niej, więc łapie się za głowę i wrzeszczy, po prostu wrzeszczy w niebogłosy, że nie dam rady tego unieść. I po prostu wrzeszczy, nie dam rady. Zaraz ci pomogę, moment. Teraz Ola 2. To jest program, ten strach. Zobacz w swoim ciele energetycznym, gdzie on jest umiejscowiony, ten strach. Ten straszny strach przed zrozumieniem i zobaczeniem całości swoich win. Gdzie to jest u ciebie w ciele? Ona trzyma się za głowę i po prostu pokazuje tu. Dobra, to teraz. Ja policzę do trzech i cały ten strach
skupi się w jednym miejscu, zrobi się z tego taka materialna, ale nie brutalnie materialna, tylko jakaś taka tego kula. I to jest strach. To jest taki obraz twojego strachu. Jeśli chcesz się go pozbyć i się pozbędziesz, bo ty rządzisz u siebie, to wyciągnij tą kulę tego strachu z głowy, trzymaj w ręce i patrz, jak to wygląda. Zrób to. Złapałaś ten strach? Trzymasz go w ręce? Jeszcze robi. Jak tego jest dużo, to jeszcze to zmniejsz, bardziej skomasuj, żeby ci się to zmieściło w ręce, w jednej ręce, w dłoni. Ona ma na całej głowie czarny czepek z takimi jakby wypustkami aż i ona tak roluje ten czepek bardzo powoli naokoło i próbuje go tak zrolować na sam czubek głowy, ale to trochę jeszcze zajmie, bo to bardzo w ogóle grube jest. Masz siłę, muszę cię uświadomić, że w swoim polu energetycznym ty rządzisz i wszystko, czego pragniesz i na co się decydujesz, możesz i należy to wykonać. Czyli dasz radę ten czepek ściągnąć, to się zamieni w taką kulę i będziesz to miała w ręce. Policzę do trzech i już to będzie wszystko zdjęte. Jeden, dwa, trzy, już. Masz to w ręce? Tak, wielki kłębek. Trzyma przed sobą, pokazuje. To jest twój strach. On już w głowie nie istnieje. I chcesz się go pozbyć, tego strachu? Tak. My ci otwieramy taki portal, takie drzwi do słońca. I ten strach do słońca, do zniszczenia, do spalenia wrzuć i on już zostanie tam spalony i nigdy nie wróci. Poszło? Spaliłam. Okej, to teraz. Nie masz strachu i możesz zobaczyć to jakby całkiem bezpiecznie, bo już nie masz strachu, bezpiecznie możesz popatrzeć na te wszystkie niewłaściwości, niewłaściwe czyny, niewłaściwe pragnienia, mowy, czyny na całej twojej linii wcieleniowej, życiowej. I już. Możesz zobaczyć. I opisz mi, kto się zjawia, który się czuje bardzo, bardzo pokrzywdzony. Ilu jest? Ten chłopak, z którym uciekła, bo winiła go za swoje krzywdy. On teraz stoi przed nią. Ale ja zapraszam, którzy są skrzywdzeni świadomie przez tą kobietę. Przez tą naszą tego. Mi nie chodzi o to, którzy ją krzywdzili, tylko... Tak, on ma poczucie krzywdy, że go opuściła w połowie drogi. Że uciekli, a potem go zostawiła i obwiniała. A kto czyli był obok siebie, ale on żył jakby sam. A kto był inicjatorem tej ucieczki, tego złodziejstwa? Ten koniuszy czy ona? On. On? Tak. To czego, jakie ty masz pretensje w stosunku do tej swojej partnerki? Przecież to... Bo ona przystała na mój pomysł, zabrałem ją z sobą, a potem się odwróciła. No bo zrozumiała swój zły postępek, a ty widocznie jeszcze nie zrozumiałeś tego, tak? Że źle... Razem zbłądzili, razem karę powinniśmy ponieść. Nieprawda. Kar nie ma, jest tylko zrozumienie swoich błędów. Jeśli ty nie zrozumiałeś, że błądziłeś, to się nie czepiaj czyichś błędów, bo one tam były, ale to były inne błędy przez inne istoty zrobione i to nie rzutuje na twoją winę lub niewinność. Twój czyn tylko ciebie obowiązuje.
I teraz obecna Jela 2, powiedz nam, jemu powiedz, ty się wyczyściłaś, ty uzyskałaś przebaczenie i powiedz mu, że jemu też przebaczasz, że z jego inicjatywy zgodziłeś się na to, żeby dokonać tego czynu paskudnego. Przebacz mu to. Przebacz sobie, że się dałaś namówić, bo to był też twój grzech w pewnym sensie. I teraz zobaczcie, jak on się zachowuje, jak mu przesłaliście tą informację, że zostało mu to przebaczone ze strony tej obecnej tutaj Eli. Jak on to zrozumiał, czy nie zrozumiał? On poprosił ją też o wybaczenie. Oho, bardzo dobrze. Czyli prosił o wybaczenie, czyli zrozumiał, tak? Ela, wybaczasz mu to? Wszystko mu przesłałam, całą informację. Tak. Włącznie ze swoim stanem teraz takiej odkupionej duszy i ze światłem. I on to odebrał i uśmiechnął się. Od razu taka energia zaczęła bić z jego środka, bo był bardzo taki przybity. Okej, to dobrze by było, żeby ci podziękował za to, że mu wybaczyłaś. No i może odejść w takie miejsce, które jest mu przynależne w tej chwili po tym wzajemnym wybaczeniu i tak dalej. Dobrze, ktoś jeszcze jest, który się czuje skrzywdzony przez naszą obecną Elę? Ole, nie. Otrzymałam informację, żeby wejść w ten tunel, bo wszystkie osoby, ich energie połączone w tunelu jakby rozpaczy, gniewu, smutku, połączyły się tworząc tą taką czeluść wewnątrz jej środka. I łatwiej będzie, bo one, te wszystkie energie są tam razem. A jest to jakiś tunel pilnie strzeżony i jakiś projekt tego. No właśnie, to jest według szablonu budowane i dokładane te nieszczęścia jej tak gratisowo. Trzeba wejść i rozpuścić. Ale mówi, że jest tam pewna trudność, żeby tam wejść, tak? Nie, możemy wejść. Możemy. No dobra. No to policzę do trzech. Wchodzicie w ten tunel i spotykacie wszystkie te istoty, które się czują pokrzywdzone i które te jakby wiążą Ele w tym życiu, Ole w tym życiu, no i przez to spotykają pasmo nieszczęść różnych. Weszłyście w ten tunel i co się tam dzieje? Jakie tak jest? No. Jesteśmy razem. Tak. Ona chciała wejść, ja jestem razem z nią. Tak. Tak stoimy, obok są ściany tego tunelu, wokół nas. To jest tunel bez dna, czarno w środku, ciemno. Tylko z góry jasne wejście, to jest dokładnie czubek jej głowy, tędy weszłyśmy. Studnia bez dna i ten tunel tak wiruje wokół, tak jakby taka czarna rura, która non stop się kręci. I ja widzę tutaj dużo różnych energii od różnych ludzi, ale co jest najzabawniejsze w tym wszystkim, że klejem między nimi skleja te ściany właśnie jej własna energia, tego żalu, tego obciążania samego siebie, tak jakby wyrzuty sumienia, tak je nazwijmy, są budulcem dla tego tunelu, który jest jej więzieniem. Rozumiem. Strachu się pozbyłaś, to teraz to więzienie, które ci tam trzyma w tym tunelu, również pozbędziemy się tego. Wszystkim tym istotom, które tam są, które się czują pokrzywdzone i to wszystko takie jest takie tego, prześlij światło i miłość.
Powiedz to, że przebaczasz wszystkie krzywdy sobie, które wyrządziłaś, im wyrządziłaś i tym wszystkim skrzywdzonym prześlij miłość i światło i powybaczajcie sobie nawzajem wszystkie krzywdy i ten tunel rozbłyśnie światłem i to jakby rozrzedzi się i zniknie. Zróbcie to. Głównym aktorem w tej scenie jest oczywiście nasza Ola 2. Jeśli potrafi, musi potrafić wybaczyć i sobie, i im, i wyczyścić to wszystko. A wyczyści się tylko przez przesyłanie, szczere przesyłanie miłości i wybaczania i światła. Co się dzieje? Zaakceptowała informację. Tak. Spojrzała mi prosto w oczy. Poprosiła, abyśmy złapały się za dłonie, tak. Bo powiedziała, że technicznie wie, jak to wykonać, jednakże brakuje jej sił, więc prosi o wsparcie energetyczne. Ja trzymam ją za dłonie i czuję taki bardzo silny strumień światła płynie z tego otworu na górze. W tej chwili energetycznie jest wysyłany ze źródła. Przechodzi przeze mnie, przez moje dłonie, do jej dłoni. Po prostu energia aż parzy po rękach idzie i ona się rozświetla, ona świeci. I jej światło, bo o to chodzi, że nie moje, jej światło ma rozświetlić jej własny tunel od wewnątrz, ten tunel jest rozświetlany. W tej chwili przestał krążyć tak szybko, zwalnia i ściany robią z czarnych, przechodzą w szare. Ona powoli, powoli wymiata całą czerń z niego. Tak. Będziemy tak długo czekać, aż to wszystko zostanie wyczyszczone, rozświetlone do końca. Stan błogości na jej twarzy i za plecami to jest symbol. Rosną jej skrzydła. Aha. Ola 2. Zobacz te skrzydła, poczuj je. Mówi, że czuje, jest odważna. Czuje, jest na tyle odważna, że puściła moje dłonie i swoimi dłońmi stara się dotknąć z dwóch stron, z prawej i z lewej, tego jeszcze cały czas kręcącego się tunelu. On już jest taki jasny, ale ona chce swoją energię wtopić jakby w ścianę i go zatrzymać. I właśnie to zrobiła. Okay. Brawo. Pięknie, okay. Zatrzymała. Wszystkie ściany są białe, ona trzyma je swoimi rękoma. I nasyca. Powiedziała, że teraz tyle miłości, ile tam brakowało, teraz ona ją uzupełnia. Okej. To teraz. Co do tunelu, to skończyła. Teraz policzę do trzech i wracamy na taras, na wieżę. Jeden, dwa, trzy. Jesteśmy na wieży. Po prostu wyskoczyłyśmy z tego tarasu. Tyle mamy sił i energii. Obydwie razem, trzymając się za ręce. Ola, jeden, zrób skan. Co tam jeszcze jest w ciałach Oli 2, co nie należy do niej, co jej przeszkadza w obecnym życiu? Na razie chodzi mi o jakieś wszczepy, jakieś programy nieswoje, takie na siłę wciśnięte. Później będzie. Tak. Słucham? Tak, tak, już widzę. Opisz. Obróciła się nawet tyłem do mnie i pokazuje, jak te dwa skrzydła wyrastają z pleców. I tak mówi, że troszeczkę boli ją w tym miejscu, bo czuje jakieś ożebrowanie. I ja faktycznie widzę, że ona jakby nie w pełni może korzystać z mocy, którą daje
siła, moc, energia, witalność. Te skrzydła to jest symbol, bo jest tam ożdżebrowanie i to jest, to wygląda jak takie metalowe listwy, cztery wzdłuż kręgosłupa od łopatek do pasa, połączone poziomymi cieńszymi. To jest jakieś ożebrowanie, to na pewno nie jest jej. To jest na to wcielenie, to niedawno dostało. Aha. Jaka jest przyczyna tego ożebrowania? Co się stało w tym wcieleniu, że to tam powstało? Ciężkie życie. To jest symbol ciężkiego życia. Bo to jest bardzo ciężkie, to jest żelazne. Czy to są skutki karmy, czy to jest po prostu ktoś, tak jakby specjalnie jej to zamontował, żeby było to życie ciężkie w jakimś celu? Kto był inicjatorem tego, że to powstało? No od razu się właściciel znalazł, już tu jest po prawej stronie, stoi i żebrze o zwrot. Kto to jest? Smok. O, smoczysko się zjawiło, a ty. Od kiedy ty się tak bawisz z tą naszą Aleksandrą II? To ona miała paskudne wcielenia wiele, choć były i dobre. Od kiedy pierwszy raz gdzieś tam się przyczepiłeś? On powiedział tak. Zaraz tam zabawa. Prosta rzecz. Łatwo było ją namierzyć, bo emitowała. On pokazuje tak jakby. Depresją. Fale, które jej częstotliwość wpadała w depresyjne doły. No to łatwo było to zamontować. I mówi, no tak się robi. Jest życie i taką macie rolę, taką robotę macie. Okej. Tak jest łatwiej. Łatwiej jest z takimi niż bez dziur. Jasne. A ona miała to w środku. Okej. Pyta, czy może zabrać i ucieka. Zaraz. Zabierze i uciekał, ale najpierw muszę widzieć, czy Aleksandra widzi to ożebrowanie na swoich plecach. Czuje je i widzi. Aleksandra 1 mówi, że Aleksandra 2 obróciła się i pokazała jej to ożebrowanie na plecach z prośbą o ściągnięcie, bo pokazuje, że tam jest jakby otwarte ciało pod tym. Ciało uzdrowimy. Dobrze, że to zobaczyłaś, bo to jest warunek konieczny. I teraz tak ukształtuje twoje ręce energetyczne, że choć to ożebrowanie jest na plecach, bardzo łatwo, własnoręcznie zdejmiesz to. Bez względu na to, że tam pozostaną rany pod tym, my to zaraz uleczymy. Ale chodzi o to, żebyś to własnoręcznie zdjęła ze swoich pleców. Zdjęła i trzymaj to przed sobą. Co się dzieje? Nie da rady, to jest za ciężkie dla niej. To jest nieprawda. Policzę do trzech. Najpierw się uświadomię, że w twoim polu energetycznym, mówię do Oli 2, to ty rządzisz, ty jesteś mocarzem. Nikt, żaden czarny, żaden smok bez twojego zezwolenia nie ma prawa rządzić. I ty masz siłę i nawet obowiązek, żeby to własnoręcznie zdjąć ze swoich pleców. Policzy do trzech i zdejmujesz to. Raz, dwa, trzy. Już.
Nie, nie ściągnie. Powiedziała, że prosi o informację, czy może się skontaktować telepatycznie z jednym z lekarzy, który wyśle na technik. Ona siłę ma, tak powiedziała. Jasność jest we mnie, ale technicznie ja nie mam wiedzy, za co się mam zabrać. A to boli podczas tej operacji, tego ściągania. Boli, bo boli. Dobra, a jeśli sobie życzysz pomocy, to ja proszę. Tak. Kogoś, oczywiście z jasnej strony światła i miłości, o pomoc, żeby tą Olę 2 uwolnić z tego ożebrowania. I już. To jest prośba Oli. Jak zeszłyśmy na taras, tak wyskoczyłyśmy z tego tunelu na taras, to już czekało kilku lekarzy, tak. Po prostu czekając na nasze instrukcje, w gotowości, aby pomóc. Natomiast teraz jeden z nich wystąpił przed Olę i powiedział, że jest gotowy jej pomóc. Wysyła jej, ona będzie już wiedzieć wszystko, co ma robić, a on będzie asystował. Okay. Zgodnie z życzeniem nie będzie sam nic robił, będzie jej pomagał, bo jest na tyle świadoma, co ma robić i na tyle kontakt z nim ma już bezpośrednio, bez zanieczyszczeń nawiązuje, więc bardzo łatwo będzie przez nią te informacje wysłać. Okej, róbcie. Zaczęła odkręcać śruby, nawet ich wcześniej nie widziałam. Tu w miejscu połączeń, tak jak właśnie były pionowe i poziome, to w miejscu połączeń były śruby. Tak, lekarz tylko stoi, tak metr od niej i obserwuje. Oni cały czas telepatycznie z sobą są w kontakcie i widzę, że ona się tak właśnie przechyla i odkręca śrubka, po śrubce odkręca. I jest teraz taka pewna, coraz przyspiesza, coraz szybciej to robi. Już nie boli, powiedziała. Okay. Ściąga poziome, sztaby. Kłada je na bok. No i teraz te pionowe, cztery dodatkowo na górze i na dole każdej sztaby jest taka przyczep. Tak. Te przyczepy też likwiduje. Lepiej je ogląda, bo one tak jakby z zewnątrz w ogóle nie mają żadnego zapinania. Się okazuje, że ciekawe zapinanie jest od strony wewnętrznej, od ciała. Więc tu musi wejść bardzo delikatnie i teraz lekarz jej pokazuje, że może takiego narzędzia użyć specjalne, jak chirurg robi, żeby no było to w miarę komfortowo dla niej, bezboleśnie. I ona już zaczęła odkręcać, dosłownie odkręcać, tak jak teraz jakby delikatnie, takim bardzo chudym, długim śrubokrętem, tak jakby od spodu. Ona od samej siebie to wypycha, od środka wypycha to na zewnątrz te przyczepy. Okej. Okay. No zadowolona bardzo jest, śmieje się, bo właśnie ściąga pierwszą pionową sztangę. Mówi, że nic nie boli, nie czuje żadnego dyskomfortu. Tak jak mówi, jakbym tego nie robiła na sobie. No, w międzyczasie trzecia już idzie. Odłożyła na bok, na podłogę, a ten smok czeka cały czas za kopułą, bo nie ma pozwolone wejść, ale tak. No czeka się, dałem mu to z powrotem. Tak, może to wziąć? Jeszcze nie, jak to wszystko zostanie wyjęte i zaleczone, te rany, te ślady. Wyjęte już jest, wszystko jest na podłodze. Tak jedno na drugim, taka sterta tego żelastwa. No a teraz tak, są tam rany, które, o jak pięknie, ona się śmieje, przykłada właśnie swoją dłoń na te rany, bo tak świeci cała mocno, energia z niej po prostu, niej aż pulsuje, przykłada na każdym z tych otworów i po prostu w oczach te rany się zalewają, jak woda zalewa jakieś wgłębienie, tak. Taki rana w polu
energii się zalewa i własną światłością. Okej, okay. Ja to teraz do tego smoka się zwracam. Słuchaj, na mój drogi, ja rozumiem. Musisz czego żyć, musisz jeść, ale ponieważ odkryliśmy twoją obecność, to teraz z polecenia i zezwolenia Oli 2 będziesz mógł zabrać to żelastwo, jeśli przyrzekniesz, że ty nigdy już nie będziesz próbował w stosunku do Oli zakładać jakichkolwiek urządzeń. Oczywiście ja rozumiem, że będziesz szukał innych ofiar, bo taką masz rolę, taką naturę, ale w stosunku do Oli nie będziesz miał możliwości. Jeśli to przyrzekniesz, to będziesz to mógł zabrać i będzie ok. Z tym, że jeśli kiedykolwiek próbowałbyś, Aleksandra będzie pod ochroną. Raz, że nie dasz rady, ale choćbyś zdawał sobie sprawę, że nie dasz rady, a chciałbyś bardzo, to od razu poczujesz taki wstrząs elektryczny, że ci się odechce wszelkich kontaktów z Olą 2. Więc co, zrozumiałeś tą przemowę moją do ciebie? Więc dziękuję za wykład. No. Powiedział, że nie ma z jego strony najmniejszej obawy. Nie ma. Tak. Bowiem on nie tyka tych, którzy świecą, bo to parzy. A spójrz na nią teraz, powiedział. Czy miałbyś ochotę jej dotknąć? Bo ja nie. Dobra. To zabieraj te swoje żelastwo, te zło. Co z tym zrobisz, to zrobisz, to jest twoje. Pewno będziesz próbował szukać pożywienia gdzie indziej i możesz to zabrać i możesz odejść. Poszedł? Mhm. Odjechał właściwie. Nagle jak to wziął, to nagle się okazało, że tak widzę małą platformę, na jakichś płozach właściwie po prostu pomknął, nie ma go. A nie ma znaczenia. Szukaj, Ola, dalej, co tam jeszcze jest w ciele Oli 2. Ona ma na nogach, nogi ma skute łańcuchem, bardzo grubym, na kostkach. Ola 2, widzisz to? Kiedy to dostałaś? W jakim wcieleniu? Może w tym, tylko co to symbolizuje? Wszelka informacja na ten temat do ciebie dopływa. Mówię do Oli 2. To jest głupie, co ona teraz, co ja usłyszałam od niej, ale ona powiedziała coś takiego, że ona się czuje bezpieczna, jako te kajdany jakby. Będąc więźniem, jesteś bezpieczniejszy w czyimś domu niż będąc sam. Tak powiedziała. To kiedy sobie to założyłaś? Na skutek jakiego zdarzenia ci przyszła taka głupawa myśl? No jak schodzisz do nowego świata, to musisz czuć się... To jest nowy dom, nowa przestrzeń, nowe więzienie. No więc sobie to założyłam, żeby czuć się przykuta do domu. Że czujesz to jako więzienie, to nowy, ten nowy dom, to nowe wcielenie jako więzienie, to sama sobie założyłaś te kajdany,
te łańcuchy i dopóki się tego nie pozbędziesz, a nie pozbędziesz się, dopóty nie zrozumiesz, że jesteś wolną istotą, to ty jesteś Bogiem w swojej przestrzeni. I możesz bez tych kajdan czuć się bardzo komfortowo i bardzo wygodnie i bardzo bezpiecznie. Zrozumiałaś? Ona postrzega życie jak więzień w celi więziennej, takiej wilgotnych kamieni, ciemnej celi wilgotnej. I powiedziała coś takiego, że jak ma się dosłownie tak poniewierać od muru do muru w tym więzieniu, to ona się woli sama przykuć, bo przynajmniej wie, że jest stabilna. Ona po prostu zgodziła się na życie, pojmowane w sferze odczuwania jakby bycia w pełni ograniczoną, jakby obdartą z możliwości decydowania. Jezus, jak cię przekonać? Ja cię nie dam rady przekonać, ale... Ja myślę, że możemy zrobić tak, jeżeli ona, siedząc w więzieniu, widząc te czarne ściany, jeżeli pozwolimy jej, zachęcimy do tego, aby zrobiła sama te ściany półprzezroczyste, lekko transparentne, żeby przekonać się, że poza tymi murami, bo ona myśli, że to jest jedyny świat, więc jeżeli poza nim to jest, ja nie wiem, jakaś otchłań, jeżeli ona zobaczy świat, który jest poza murami, może sama zechce je opuścić. Oczywiście, że sama sobie wybudowała taki świat. Taki właśnie ograniczony, z łańcuchami i tak dalej. Czuje się bezpieczniejsza, ale to jest nieprawda. Czyli teraz te ściany tego twojego świata stają się przeźroczyste i widzisz inne światy. Widzisz światy szczęśliwe, radosne, a przede wszystkim wolne od ograniczeń. Od ograniczeń właśnie jakiegoś takiego smutku, niebezpieczeństwa, bojaźni. Wszystko to do tej pory było w twoim świecie, ale teraz widzisz poprzez te szklane ściany twojego świata, że można inaczej. Policzę do trzech i zobaczysz to. Raz, dwa, trzy. Już. Widzisz te inne szczęśliwe światy? Tak, widzi i bardzo jej się podoba. Okej. To teraz... Uwierzyła w to, że coś jest poza ścianami, bo nie widząc, było to poza sferą wyobrażeń. Natomiast ona zobaczyła i teraz wierzy. Okej. To teraz na próbę. Jeśli ci się spodoba, to zostaniesz po tej drugiej stronie, w tych pięknych, jasnych światach, wolnych. A jeśli ci się tam nie spodoba, to wrócisz do swojego świata z tymi kajdanami i tak dalej. Policzę do trzech i opuszczasz ten swój świat dotychczasowy, takie więzienie, i przenosisz się do pięknych światów według twojego wyboru. Ważne, żeby to było, żebyś poczuła wolność, radość, bezpieczeństwo. Jeden, dwa, trzy. Wyszłaś. Powiedz mi, jak się czujesz? W jakim świecie znalazłeś się? Sprawdza. Tak. Wyszła na zewnątrz. Tak. Rozgląda się. Ona wytworzyła taki własny świat. Tak. Jest to świat rozświetlony promieniami cieplutkiego słońca. Jest w nim mnóstwo kwiatów, wyglądają jak żółte maki, całe pole żółtych maków, a ona jest tak malutka, one są tak wielkie, że ona fruwa nad nimi jak po prostu jak taki wesoły, jak wesoła pszczółka. I spojrzała na to więzienie z zewnątrz, to teraz wygląda z zewnątrz jak taka rotunda. I ona jest półprzezroczysta, więc ona zapragnęła wrócić, bo chce sprawdzić, na ile przez tą ścianę przejdzie. I właśnie weszła do środka i znowu ze środka obserwuje, i nie musi się przekonać, bo to ją zaskoczyło. Więc znowu wyszła na zewnątrz, znowu patrzy, dotyka wszystkiego, znowu weszła do środka, na zewnątrz i w tej chwili stoi na zewnątrz, patrzy na tą rotundę
podnosi sama swoją własne szczęście, radość, które już ją ogarnia, ona otwiera się na to i jej decyzją ta rotunda blednie. Blednie, ona zmierza do tego, że chce ją zlikwidować, rozpuścić na zawsze. Oczywiście masz moc i prawo ją zlikwidować, rozpuścić. I ona już w twojej, ty będziesz w całkiem innym świecie, a tamto zniknie na zawsze. Jest ok? Fajnie się czujesz? Tamtego świata nie ma, twojego dotychczasowego więzienia? Nie ma? Nie. Ok. Czuję się wolna. Wracamy na taras, bo to jest tego. I tam, na tym tarasie już przeprowadzimy, ponieważ czas już się kończy nam, ale musimy pozałatwiać te sprawy, z którymi tak naprawdę Aleksandra II do nas przyszła. Najpierw zaproszę na taras tego pana Franciszka Trzemerych, który niedawno zmarł na skutek tego zawału, tej śpiączki. Jeśli jest w stanie i ma pozwolenie od swojej nadduszy, to proszę go tutaj, bo rodzina pragnie się dowiedzieć, czy mogą w jego imieniu coś załatwić, jakieś sprawy, które on nie zdążył za życia pozałatwiać. Jeśli ma takie życzenie w stosunku do swojej rodziny, to proszę o przybycie i wyjaśnienie rodziny, jak się czuje i co ewentualnie by oczekiwał od swojej rodziny. I już zapraszam Franciszka. Windą wjechał na górę, tak jakby winda, która wjeżdża na dach wieżowca i wysiada starszy pan, przystojny w garniturze. Okej. Witaj, z wąsem i siwymi włosami. Witaj, Franciszku. Powiedz no mi, z jakiego świata w tej chwili przybyłeś? Gdzie przebywasz po swojej śmierci? Jest takie miejsce, gdzie można by było spokojnie nazwać salą do leżaczkowania dla przedszkolaka. No właśnie, twoja świadomość pewno jest na poziomie przedszkolaków. Powiedz no mi, twoja rodzina ubolewa nad tym, co się stało. Czy masz jakieś takie życzenie w stosunku do rodziny? Bo teraz Ola jest tutaj, obserwuje i będzie słyszeć. I ona przekaże rodzinie to wszystko, czego ty pragniesz, co ludzie w ciałach mogą dla ciebie zrobić. Słuchamy cię. Franciszku, mów. On powiedział, że najlepiej zawsze mu się spało. Wiąże to z odpoczynkiem, kiedy słyszał jako dziecko nad głową kołysankę mamy. To była taka miłość, która go otaczała, takie bezpieczne uczucie. To taka myśl, jak matki do dziecka, pełna uczucia, miłości, matki, która otula małe dziecko, daje mu bezpieczeństwo, uśmiecha się, przytula i pozwala spać, po to, żeby mógł wyzdrowieć, nabrać sił i urosnąć. To takich myśli
Takiego kontaktu sobie życzę. Aha, czyli powiedzmy, że chodzi ci tylko o to, żeby twoja rodzina cię wspierała swoimi pozytywnymi myślami, zapewnieniami o miłości, o pamięci. O to chodzi, tak? Spokojem, kochani. Błagam, spokojem. Pytam się Aleksandry 2. Słyszysz to wszystko, zapamiętasz i przekażesz? To cię zadowala ta odpowiedź, Franciszka? Ola 2. Zadałem pytanie. Czy Ola 1, czy Ola 2, bo ja teraz nie wiem. Ola 2. Czy ona słyszy, co ma przekazać rodzinie? Ale ja z duszą rozmawiam. Ale fizyczna też się potwierdza, że słyszy. Ale co dusza na to? Oli 2. Tak, ona cały czas go obserwuje. Tak. I ona nawet nie musiała tego słyszeć, bo on ledwo postawił krok na tarasie, to widziałam, że była komunikacja telepatyczna między nimi. Ona już wszystko przejęła. Okej. Dobra, to Franciszku, dziękujemy ci, że przybyłeś. W każdym razie przesyłamy ci już w tej chwili miłość i światło i po okresie odpoczynku i tak dalej będziesz przechodził w miarę wzrostu twojej świadomości do coraz wyższych, coraz bardziej jasnych światów i żegnamy się. A jeśli chcecie, żeby Ola i ty, żeby się uściskać, to wasze dusze mogą się uściskać. Ola, jedna, obserwuj, co się dzieje. Tak, Franciszek rozłożył ręce, tak jak do przywitania się, tak szeroko rozłożył ręce i wpadli sobie w ramiona. Ona jest bardzo, darzy go wielkim szacunkiem. Okej. I przytula, ale w środku wielki spokój i zrozumienie. A on, wielkie, on jest szczęśliwy, otrzymując właśnie od niej ten spokój. Okej. No to pożegnajcie się. Tak, teraz mamy sprawę. Małego Frania. Ile on ma lat? Franio. Mały Franio. Zapraszam cię tutaj, Malu. Ja widzę 4, pojawia mi się cyfra 4. Tak, zgadza się. Rania, usłyszysz mnie? Roześmiana buzia i się cieszy, że tu jest. Cześć, witaj. Halo. Rania, powiedz mi, czy możesz mi opowiedzieć, nie tylko mi, ale w ogóle, kogo ty widujesz czasami w domu? Hi, hi, hi. A inni ludzie tego nie widzą. Opowiedz o tym. Kto to tam się zjawia? Tata, będziesz się śmiać. Taka żaba mała skacze po suficie. Nikt jej nie widzi, więc nie mówię. Ale ona skacze po suficie. Jak ja idę i się patrzę, to ona ucieka. Idę, ona znowu ucieka. Bardzo fajna żaba. Taka szkoda, że jej rodzice nie widzą. Tak. Czy ty lubisz patrzeć na tą żabę? Ona się śmieje do mnie. A czy ona coś do ciebie mówi? Chce się bawić. Skakanie. Ona się chce bawić? Tak.
Ona lubi skakać tak jak ja. Jestem w domu, to skaczę tak. Wiesz, jak się skacze, tak ja mam dwie nóżki razem i tak musisz trzymać tak. I wtedy tak to bardzo się skupić i skaczesz. Ale nie, nie mogę do niej doskoczyć, nie dam rady. I ona wtedy się śmieje. Dobrze, bawicie się, fajnie się bawicie, tylko że te wasze zabawy wzajemne niepokoją domowników i tego. I ja teraz porozmawiam z tą żabą. Ja się do niej zwracam. Żabo, słyszysz mnie? Aha, dobra, powiedz mi. Jaki jest twój plan? Jak długo chcesz towarzyszyć temu małemu Franiowi w życiu? To wprowadza pewne zamieszanie, te wasze zabawy, te śmichy, chichy. Jak długo jeszcze chcesz być, tak jakby bawić się z tym Franiem? No ty nic nie rozumiesz. Słucham? Nic nie wiesz o skakaniu. No oczywiście, że ja nie wiem. Ale ja pytam, czy ty wiesz? Tak. Dlaczego ty skaczesz? Bo ja muszę skakać. A kto ci kazał skakać? Ja skaczę. Ty skaczesz. Jestem żabą. Ale masz jakiegoś swojego szefa? Wszystko psujesz. Muszę. Dobra, powiem. No. Teraz jestem żabą. Tak. A potem skoczę mu na czoło. Tak. Jak będzie większy, zejdę sobie w dół. A plan jest na wątrobę. Bardzo mi będzie ona smakować. Aha. Wątroba. Ponieważ przewiduję w przyszłości jej uszkodzenie. A tym się żywić mam. No, dobrze. To znaczy dobrze, że powiedziałeś i tak dalej. Teraz on nie lubi. Po co psujesz nam zabawę? Jemu nic się by nie wydarzyło, a ja miałbym właściciela. Tak, ale teraz się zwracam do Frania. Franio, słyszałeś to, co ta żaba powiedziała? Że on kiedyś, ta żaba, będzie chciała ci schrupać wątrobę? Słyszysz to? No on teraz patrzy na ten sufit i tak siadł, jak się cieszył, podskakiwał, tak teraz usiadł, patrzy na ten sufit i tak próbuje sobie w głowie wszystko poukładać, bo nie rozumie. Przecież to jest koleżanka, ja taka super koleżanka. Ja ci teraz pokażę, kto to tak naprawdę jest. Widzisz teraz żabę, ale ja teraz policzę do trzech i ta żaba musi ci się pokazać tak jak ona normalnie, ta istota, która wygląda jak żaba, ale naprawdę jak wygląda. Policzę do trzech i zobaczysz coś, kogoś. Jeden, dwa, trzy. Już widzisz. Piszczy w niebogłosy. Piszczy, boi się. Kto się boi, Franio? Okej, ale teraz, Franio, ja cię zwiększam, że jesteś dużo większy od tej istoty, którą zobaczyłeś. Jesteś wielki, dorosły, mocny i przestajesz się bać. Teraz mi opisz, jak wygląda ta istota. Ten pająk był jak wielkości, jak ściana, ale ja się podniosłem do sufitu i przebiłem głową sufit. Teraz jestem wielki jak mój blok i on jest mały. Okej, i taka jest prawda. I ty rządzisz. Bo ta żaba, ona chce być jakiś w przyszłości, ci mówiła, ona to już sama powiedziała, że będzie chciała schrupać swoją tego. Ale ty, jako ten wielki i potężny, rządzisz i możesz odesłać tą żabkę i tego potwora, bo to jest jedno i to samo, do jego świata i odgrodzić się od tego paskudy. Chcesz się tego pozbyć? Znajdziesz sobie inne zabawy. Tak samo przyjemne te jak zabawy z żabą, ale wśród ludzi normalnych i tak dalej, bez takich istot, które nie są widoczne dla innych uczestników domu. Chcesz się pozbyć tej paskudy? Tak. To mu powiedz. Mój drogi, widzę cię, jesteś paskudny, nie chcę cię, rozkazuję ci.
Wynoś się do swojego świata i nigdy mnie już nie odwiedzaj. Powiedz mu to. Tupie nóżkami i pokazuje mu palce i mówi, idź sobie. No i musi iść. I to szybko. Przenika przez ścianę. Okej. I teraz nad całym tym domem my robimy w tej chwili taką kopułę zabezpieczającą. Cały dom i całe twoje pole energetyczne jest osłonięte i żadne żaby, żadne paskudy, żadne pasożyty nie będą cię nawiedzać. Zgoda? Tak. Dobra. Fajnie. Powiedz no mi, czy jeszcze już jesteś normalnym dzieckiem, tam czterolatkim, ale bardzo mądrym, bardzo przyjaznym, bardzo fajnym. Czy chcesz coś przekazać swoim rodzicom? Oczekujesz czegoś od taty, mamy? Ja chcę, żebym wiedział, jak się mogę bawić z nimi, żebym się nie bał, że oni mi nie wierzą, że ja chcę tak, żeby oni dali mi zabawkę, którą ja widzę i oni też, bo ja chcę się razem, wszyscy, żeby ją widzieli, nie tak, że ja jestem inny. Okej, ja rozumiem, zaraz to załatwimy. Oprócz tego, że rodzice zostaną powiadomieni przez tą sesję, ale teraz ja zapraszam twoich rodziców, obydwoje. Ponieważ Franio prosi wam przekazać wiadomość. Zapraszam rodziców Frania. Już mają się tutaj zjawić. Mhm. Franio, to teraz powiedz tacie, mamie, że ty pragniesz się z nimi bawić, bo jesteś jeszcze mały i ty sobie wyszukujesz jakieś takie zabawki, które nie są dostępne dla was. Ja chcę mieć te zabawki takie normalne, żebym się mógł z wami pobawić, żeby się tato ze mną bawił, mama, żeby mnie przytulała, takie tam. Powiedz im to wszystko, czego od nich oczekujesz, czego pragniesz. Przekaż im to. Oni zrozumieją. Mama z tatą go przytulają do siebie. Okej, ja się do nich teraz wracam, do rodziców. Więcej serca okazujcie na przyszłość temu dzieciakowi. Bo się czuje samotny, nie ma się z kim bawić. Tam przedszkole to co inne rzeczy. Tata, mama są najważniejsze w pierwszym okresie życia. I ciągle powinni być obecni w życiu tego dzieciaka. Zrozumieliście, moi drodzy? Mówią, że tak. Okej, do zastosowania. Dobra. Mogą odejść do swoich ciał. Wzięli go za rączki, jest pomiędzy nimi. A? I oddalają się w trójkę. Okej, bardzo dobrze. Każdy później do swojego ciała. A teraz Ola jeden. Popatrz, czy w tym domu jeszcze przebywają jakieś istoty, które niewidoczne istoty bezcielesne, które tam w jakiś sposób ingerują w ten cały dom, gdzie oni mieszkają. Poszukaj, poczuj najpierw, później zobacz, czy tam jakieś dusze zabłąkane się nie plączą, potrzebują pomocy, to ich odeślemy do lepszych światów. Ja mam wrażenie, jakby coś pod podłogą. Pod podłogą, tam jest piwnica pod podłogą? Dusza Oli 2, ty masz wiedzę, co tam jest pod podłogą, co tam ewentualnie jest obcego w tym domu? Zajrzyjcie tam dokładnie, zobaczcie, co tam jest.
Ja widzę jakieś korytarze. To jest to jakby w piwnicy, czy jeszcze niżej, pod piwnicami? Ja widzę, jakby to były takie lochy. Ciemne, tak jak katakumby, zakręcone jak labirynt. Pod domem. Ola 1. Zmierz odległość między podłogą a tymi lochami w metrach. Zobaczyłam 3,6. 3,6 m, czyli 3,60 m? Nie, tak jakby 3 m i 6 m. Tak jakby 3 m poniżej się to zaczyna, tak? I 6 m poniżej się kończy. Tak by wysokość tych lochów była 3 m. Aha. Dobra. Teraz zapalamy tam światło w tych lochach. I Ola 1, i Ola 2. Widzicie. Zwiedzacie. Jesteście bezpieczne. Opiszcie mi, co tam jest w tej chwili w tych lochach. Jakieś może pozostałości lub jakieś inne rzeczy. I do czego to kiedyś, jak to było używane, to służyło. Już wchodzicie w te lochy i wasza informacja przypływa do was na temat tych lochów. Co to było, do czego to służyło i do czego to w tej chwili służy. To jest miejsce, gdzie jakby zakładnicy byli. Zakładnicy więzieni przez kogo? Ja widzę jakby, nie wiem, coś jest pod spodem, gdzie byli więzieni i umierali ludzie. To jest coś takiego jak... Tak w czasie wojny, nie wiem, złapanek, czy po wojnie złapanek. Tacy ludzie, którzy znikali z domu, byli z domu w nocy brani, znikali i tam, nie wiem, mi się to ewidentnie kojarzy z jakimś, coś w stylu Druga wojna i Gestapo. Tak. Takie wrażenie tego miejsca mam. Okay. Tak porównuję to odczucie. Ja tam teraz... W tym miejscu zapraszam duszę jednego z tych zamordowanych, którzy przeszli tą gehennę tam w tych podziemiach, w tych katakumbach. Zapraszam taką duszę, przy okazji pomożemy mu tej duszy wyczyścić się z tych wspomnień jakiś tego. Policzę do 3 i zapraszam taką duszę, która została tam jakby wyrwana z ciała. Raz, dwa, trzy. To się zjawił. Jesteśmy cały czas w tych katakumbach. Jest mężczyzna w średnim wieku, bardzo wychudzony i tak jakby w takie dyby zakuty. Okej, ja się do niego zwracam. Powiedz do mnie, kim jesteś, jak się nazywasz? O, mówi, dziwnie, mówi, że Franciszek. Franciszek, nazwisko? Podał mi Szygulski. Szygulski, tak? Tak. Dlaczego ty się tam znalazłeś w tych lochach, w tych katakumbach? Kto cię tam więzi? Mówi ci, którzy nie chcą, aby mówił coś przeciwko władzy. O jakiej władzy mówisz? Kogo masz na myśli? Ja widzę lata 50. około tego. 70. XX wieku? Nie, 50. 50. XX wieku, tak? Mhm. Czy to byli ludzie, którzy tam jeździli, to takie ubecy tacy? To taka policja polityczna? On mi pokazuje ludzi w mundurze, ale nie wiem czemu, bo ja widzę mundur esesmański czarny. 50, a nie pasuje. On pokazuje, ja wiem czemu. On pokazuje, że to miejsce hitlerowcy wykorzystywali do więzienia ludzi.
Aha. I teraz ci robią to samo. Aha. A konkretnie ciebie były jakieś konkretne, jakiś twój czyn, jakieś takie głoszenie poglądów, które się nie podobały władzy, mówię wtedy, kiedy ty tam zmarłeś. Ja chciałem porządku przedwojennego. Aha. Należałeś do jakiejś organizacji? My po prostu rozprowadzaliśmy ulotki. Aha. No ja gazetki. Rozumiem. Czy przebywasz w tej chwili, jako dusza już bezcielesna, wśród towarzyszy, którzy razem z tobą gdzieś tam przebywali w tych lochach, w tych kazamatach uboskich? On powiedział mi teraz tak. Nie bój się, to czasy minęły, możesz mówić. Że opuszczając ciało, tak. On się uwolnił od niego, tak. I nawet dostał tą jasność, to światło, za którym podążył i oderwał się, jak od takiej smoły, tych łez cierpienia, smutku. Ale to wszystko, on powiedział, to zrzucasz z siebie jak ciało, no, okay. Jeśli sam w środku świecisz. Jasne. I on mógł się stamtąd wyrwać, ale te emocje zostały. I nie tylko moje, opowiada i wielu innych. To jest taki zbiorowy grób jakby bez dusz, bo dusza odeszła, bez ciał, bo się rozłożyły, ale energia tego cierpienia jest tam jakby zasklepiona w tych katakumbach. I ona, ja się teraz pytam, on mówi, ona się nie może przemieszczać, ona tam po prostu bulgocze. Tak. A co za tym idzie, wszystko jest, nic nie jest stagnacją, wszystko się przekazuje sobie informacje. Więc ta informacja gdzieś tam, te 3 metry odległości, o, ja już wiem jak, te wibracje, które stamtąd są, one nie dotkną domu. Tego chłopczyka i rodziców, tak? Ale jeżeli na przykład wydarzy się coś, co będzie rezonować, to oni się połączą. Jeżeli w domu będzie kłótnia, awantura, nie wiem, rzucanie garnkami, to wejdą na taką częstotliwość kłótni, że ona będzie w stanie sięgnąć tych niskich wibracji uwięzionych pod spodem. I one będą odpowiadać. To jest tak, jakby ktoś pukał z jednej strony ściany, a z drugiej strony ktoś mu odpuka. I tylko, że z tej strony będzie to słyszane bardzo głośno, od strony żywych. Ja to rozumiem. Czy ty, jak Franciszek, ty Franciszek, masz wiedzę, w jaki sposób pozbyć się tych energii w ogóle z tych kazamatów, z tych lochów? Czy nie masz takiej wiedzy i nie podsuniesz nam pomysłu, jak się tego pozbyć? Jeśli nie dasz rady, to my znajdziemy gdzie indziej tą pomoc, ale teraz twoje zdanie jakie jest na ten temat? On mówi, że wie. No to tylko on nie jest w stanie tego wykonać, bo on do takiej ekipy, że tak powiem, w cudzysłowie czyścicieli nie należy. Ale on już w tej chwili jakby otrzymał informację, bo ja z nim rozmawiam ode mnie i on wie, że jesteśmy na tarasie, wie, że powiedział, dobrze, jeśli macie takie miejsce, to musicie po prostu jakby zawezwać służby porządkowe. To znaczy tak jak taka ekipa czyścicieli, tak? I oni mają na tyle i możliwości i do walki z tym, do zneutralizowania, mówi, musi być. Rozumiem. Tak jak się neutralizuje bakterie środkiem czyszczącym. Okay. To musi być wyzerowane, a w tej chwili nie jest. Okej. Okay. To ja teraz proszę właśnie taką ekipę czyścicieli, o których Franciszek wspomina. Oczywiście oni się tam tak jakby nie muszą manifestować bezpośrednio na tym tarasie, natomiast mogą przebywać tak jakby w przestrzeni, ale będą widoczni przez obydwie Ole. Proszę o pomoc w oczyszczeniu tego domu, gdzie nasza klientka mieszka w tej chwili z rodziną i tam się czuje właśnie, że tam są te energie, które rezonują z niskimi wibracjami i proszę o oczyszczenie.
policzę do trzech i ole, obydwie zobaczą tą ekipę czyszczącą. Jeden, dwa, trzy i już. Kto się zjawił? Nasi lekarze wspólnie z opiekunami, oni od razu wytworzyli na tarasie takie urządzenie, które będzie przyciągać jak magnes je. Ono jest srebrzysto-białe, świeci. Ono wytwarza takie wibracje, które będą jakby przyciągać i zasysać do środka te niskie wibracje. Ono w tej chwili jest wysyłane do tych katakumb i rozświetliło wszystko, niesamowicie jasno jest. Teraz to mi trochę przypomina, jakbym była w podziemiach w kopalni węgla. Wszystko takie brudne i wilgotne, dużo wilgoci. I to urządzenie przesuwa się bardzo powoli, kula przesuwa się i co chwilę rotację taką wykonuje. I dokładnie działa jak odkurzacz, czyli wszystkie te energie powoli są zasysane i zabezpieczane do środka, żeby nigdzie gdzieś tam się nie uciekły stamtąd. To oni powiedzieli, że takie czyszczenie tego miejsca, jak chcemy, to tygodniami będzie szło, ale 2 miesiące powiedzieli. Aha. Okej. Okay. To dziękujemy za pomoc, już taką doraźną i na przyszłość dziękujemy i prosimy o skuteczne do końca wyczyszczenie tych kazamatów pod tym domem. Okej. Okay. Teraz wracamy do Aleksandry fizycznej. Ona się tu skarży na wątrobę, na tarczycę, na nerki, na jelita cienkie, staw kolanowy lewy, staw biodrowy, jajniki. Ola, ponieważ czas już dawno minął, ale błyskawicznie przekaż tą informację lekarzom i prosimy o opinię i ewentualnie uleczenie tego w sposób skuteczny, maksymalny do końca, jeśli to jest możliwe do końca. A jeśli to będzie wymagało czasu czy następnej sesji, to prosimy o zadecydowanie, jak to w tej chwili mamy załatwić. Słucham. Lekarze już odprowadzili ją do naszego prysznica. Tak. Zamyka się taka półokrągła, szklana, błękitne drzwi. I ona w tej chwili już jest naświetlana niebieskim światłem, które skanuje dokładnie całą ją obecną na poziomie fizycznym, energetycznym i wibracyjnym. I powiedzieli, że w tej chwili wszystko to, co nie należy do niej, dyrektywa jest taka ze strony głównego lekarza, jest rozpuszczane światłem. Są mniejsze, większe rzeczy i są też natury czysto i wyłącznie nabyte w fizycznym wymiarze, ale jest jakby rzut tego, co można zobaczyć w sferze energetycznej duszy, to dokładnie jest jak mapa, którą mogą czytać. Więc teraz zadziałam, powiedział, z drugiej strony. Będziemy naświetlać, redukować, zabliźniać, proszę się nie obawiać. To potrwa bardzo łatwo i będzie przemieszczać się na to zdrowie, ten symbol samopoczucia i zdrowia, przechodzić na sferę, na warstwę biologii połączonej z... Tam jest gospodarka hormonalna zaburzona, dlatego mówią biologiczno-chemicznej. Gospodarka hormonalna, tutaj widzę coś przy tarczyce robią. Z tyłu przy kości ogonowej coś się wytworzyło od środka, tak? I to promieniowało w dół, robiąc wrażenie bólu podbrzusza i może i oskarżenie, że jajniki niewłaściwie pracują. Z tego, co widzę, na poziomie jajników nie ma zaciemnień, ale tak lekko pulsowanie jest. To jest hormonalne.
Będzie wyrównanie gospodarki hormonami w organizmie. Okres rekonwalescencji jak długo będzie trwał? Wszystko będzie usunięte na tej sesji. Tak. I do 2 tygodni wyraźna poprawa w sferze fizyczności. Jednakże ona ma się obserwować i gdyby zaistniały jakieś przeszkody, bo może być tak, że leczymy kolano, a to kolano będzie przez nią nadmiernie obciążane fizycznie. Ona po prostu musi zrobić takie samokontrolę, obserwacje i z naszej strony zawsze prosimy o to, aby informować o reakcji, o tym, jak druga strona zareagowała, bo czasem warstwy nie współpracują poprawnie. Okej. Czyli wszystko powinno być okej. Jeśli było coś nie okej, no to jakaś tam poprawka, ale to przyszłość pokaże. Ja się śmieją, mówią to wtedy po prostu do kontroli. Okej. Dobra. Sądzę, że to by było wszystko w związku z tym. Dziękujemy wszystkim, którzy nam pomagali. Naszym opiekunom Eli, Frania Małego, wszystkim aniołom, nawet Archanioł Michał był zaangażowany, Maria, Matka, niby ta brama. Wszystkim dziękujemy. I na tym byśmy zakończyli sesję. Teraz się zwracam do Oli 2 fizycznej. Proszę Pani, jak Pani ocenia tę sesję? Dobrze. Czy jakieś odczucia fizyczne w ciele fizycznym były? Duży ból głowy. Kiedy ten Pani opowiadała o tym tunelu, który był tutaj we mnie od czubka głowy w dół, tak. Czułam straszny ból głowy, tutaj u góry. Czy w tej chwili minęło wszystko? Tak. Czyli samopoczucie dobre, tak? Tak. Okej. Okay. Czy mogę to opublikować? Wydaje mi się, że tak. Okej. Okay. Dobrze, to proszę przekazać rodzinie wszystkie te sprawy, a oprócz tego będzie to opublikowane i mogą sami zobaczyć